W niedzielę 16 października nad jeziorem odbyły się Mistrzostwa Koła Wędkarskiego numer 10 w Kozienicach. Idealne warunki pogodowe sprawiły, że wędkarze nie mieli powodów do narzekania i każdy z zawodników mógł pochwalić się rybami w siatce. Mistrzostwa rozegrano w dwóch kategoriach: junior i senior. W tej pierwszej najlepsza okazała się Tosia Pułkowska z ponad dwoma kilogramami ryb w siatce. Drugie miejsce zajęła Zuzia Tokarz z 750 gramowym połowem, natomiast trzeci był Borys Świstowski, któremu udało się złowić ponad pół kilograma ryb. W kategorii seniorów zwyciężył Artur Równicki, który złowił niecałe 2,5 kg ryb. Drugi był Edward Pułkowski z wynikiem kilogram 930 g, natomiast trzecie miejsce zajął Grzegorz Komorek, który złowił kilogram 360 g ryb. W klasyfikacji generalnej mistrzostw Koła Wędkarskiego nr 10 zwyciężył Artur Równicki, wyprzedzając Tosie i Edwarda Pułkowskich. Były gratulacje, puchary, nagrody rzeczowe, vouchery oraz pamiątkowe fotografie. Jak powiedział nam prezes koła wędkarskiego nr 10 w Kozienicach Paweł Kultys, zawody te cieszą z uwagi na najmłodszych adeptów wędkarstwa. To dla nich przede wszystkim dobra zabawa bez względu na ostateczne wyniki. Prezes zaprosił też na zawody żywcowe, które nad Jeziorem Kozienickim zaplanowano na 13 listopada. Te zakończą tegoroczny sezon wędkarski.